Proszę Państwa, w Kujawsko-Pomorskiem można robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład można zwiedzać Bory Tucholskie, można brać udział w spływach kajakowych, można uprawiać różne dyscypliny sportu, można jeść gęsinę, można zwiedzać zabytki. Lista jest bardzo długa, ale my tym razem proponujemy Państwu zwiedzanie zamków w Kujawsko-Pomorskiem, a jest ich dużo. Są to zarówno zamki krzyżackie, jak i polskie. Zapraszam. Toruń, ruiny Zamku Krzyżackiego. Była to pierwsza, najstarsza warownia krzyżacka na ziemi chełmińskiej. Dlaczego są tutaj tylko ruiny i nie ma zamku? Czy stało się tak w wyniku na przykład oblężenia albo jakiejś klęski żywiołowej? Otóż nie. W XV wieku zamek ten zniszczyli mieszkańcy miasta. Być może użyli do tego na przykład tego tarana. Mamy tutaj zresztą na zamku teraz wystawę machin oblężniczych. Dlaczego właściwie mieszkańcy zburzyli ten zamek? Kupcy toruńscy mają już dosyć władzy zakonnej. Mają tutaj po prostu duży problem. Przede wszystkim muszą ułożyć podatki na ten zamek. Powiedzieli sobie w którymś momencie, o nie, starczy. Mieszkańcy naszego miasta w związku z tym, że byli ludźmi bogatymi, to oni sobie wynajęli rycerstwo zaciężne, działa podtoczono tutaj pod mury zamkowe i okazało się, że ostatni kontur zamku Albrecht Kalb w zamian za darowanie życia oddał mieszkańcom zamek. Kupcy pomyśleli sobie w ten sposób, że zamek to ośrodek władzy. Jeżeli będzie tu władza, mamy problem. To szybciutko przy pomocy cieśli, murarzy, jakichś innych robotników zamek szybciutko rozebrali. Jakie machiny są na wystawie machin oblężniczych? Mamy tutaj do czynienia z takimi machinami jak trebusz, winea czy taran. Trebusz? Tak. Trebusz służył do przede wszystkim przenoszenia pocisków na odległość, w niektórych momentach nawet 200 metrów. Strzelało się właściwie z tego trebusza ze wszystkiego. Nawet strzelano z głów podbitych żołnierzy w stronę tych, którzy z nimi walczyli. Nie było to zbyt miłe, ale również i strzelano z uli z pszczołami. Wkładano ul, ten ul leciał razem z pszczołami i wywoływał panikę wśród oblegających zamek.